i już wiadomo, że Zjednoczona Prawica znowu jest zjednoczona, no przynajmniej wydaje się taką, co przyznaję, w momencie, gdy składaliśmy numer, nie było pewne, ale to nam nie przeszkadzało, bo my i tak wiedzieliśmy. Przesilenie w Zjednoczonej Prawicy, PiS kontra Solidarna Polska, porozumienie się wstrzymuje, jak to porozumienie jest za, a nawet przeciw, a w ogóle co z tego wszystkiego wynika, przede wszystkim co tam się działo. Aż czterech nas zajęło się w tym tygodniu tym tematem, bo piszę o tym i ja, piszę Piotr Semka, piszę Łukasz Warzecha i Piotr Gociek. No to macie Państwo ze wszystkich stron całą sytuację omówioną. Ja osobiście uważam, że wesoło nie jest, no co będę gadał. Tekst jest do przeczytania. Inne tematy polityczne oczywiście też w tym tygodniu zostały omówione w sposób niebudzący wątpliwości, bardzo ciekawy, a nietypowo zwrócę uwagę na teksty zagraniczne. Piszemy o pani von der Leyen, naszej niespełnionej nadziei, która miała być lepsza dla Polski niż Franz Timmermans. No, może jest lepsza, ale nie tak bardzo, jak na to ktokolwiek liczył. Piszemy o tym, co dzieje się w Ameryce i czy konserwatyści ją odzyskają, czy pogrąży się, jak to wieszczył Cejrowski w jednym z felietonów w Odmętach komunistycznej rewolucji. Wojciech Cejrowski oczywiście dalej u nas na pokładzie. Chyba nie muszę o tym mówić. Polecam rozmowę z profesorem Mike'em Davisonem z Wielkiej Brytanii, z jednej z organizacji walczących z LGBT, o tym, co tam się w tym homofaszystowskim kraju wyrabia i co może się u nas dziać, jeśli w porę nie powiemy nie. A tak dla odpoczynku i radości ducha Tomasz Cukiernik opisuje Nową Zelandię, kraj, który poszedł zupełnie inną drogą i tam na antypodach panuje pełna wolność i być może to jest właśnie wzór, do którego powinniśmy nawiązać. Nowy numer tygodnika do rzeczy. Wszyscy teraz grzecznie lajkują, kupują, ściągają sprzedaż albo kupują u nas w redakcji prenumeraty, do której nieustająco zachęcam, cyfrową, albo kupują w papierze. W każdym razie wszyscy czytają, zachęcam.